54, narożnik czerwony Mirela Balcerzak, narożnik niebieski Martyna Bagińska, obsada sędziowska pojedynku Ryk-Piotr Topolewski, obsada punktowa Łukasz Cieślak, stanowisko numer 1, 2 Tomasz Matela, 3 Mariusz Mikulski, 4 Tadeusz Pisak, 5 Wiesław Andrzejczak. Sędziowie czasu, pani Ewa Piłkowska i Andrzej Rajkowski. Co ty mnie odbiłeś? Rozpoczęła się pierwsze starcie kategorii wagowej do 54 kg. Narożnik czerwony Mirela Balcerzak, narożnik niebieski Martyna Bagińska. Pierwsza akcja Bagińskiej i piękne ciosy, po których sędzia Piotr Topolewski liczy zawodniczkę. Teraz się rewanżuje Mirela Bartosza. Martyna Bagińska prowadzi 5-4, w tej chwili wyrównuje Balcerzak i po pierwszej rundzie stan pojedynku 5-5. Rozpoczęła się druga runda bardzo ciekawego pojedynku pomiędzy Mireleną Balcerzak a Martyną Bagińską. Obydwie zdecydowanie stawiają na atak.
stan pojedynku 7-6 prowadzi Mirela Balcerzak. Bardzo silne ciosy stara się zadawać Balcerzak, jednak Bagińska pomimo niższego wzrostu stara się przejść do półdystansu i również ulokować wiele bardzo mocnych ciosów. Teraz piękny atak Bagińskiej. Można powiedzieć mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego, obydwie właśnie zawodniczki to reprezentantki właśnie województwa zachodniopomorskiego. Laskowska Ewelina oraz finalistki dzisiejszego dnia Joanna Szymantera i Agnieszka Bara. A dekoracji dokona pan Marian Balitura, przewodniczący Polskiej Komisji Federacji Sportu. I decydujące starcie w kategorii wagowej do 54 kg. Bardzo dynamiczna w swoich atakach jest Mirela Balcerzak. Wiele dynamicznych ciosów w jej wykonaniu tu obserwujemy. I ona też prowadzi pojedynek 12-8 w tej chwili. Szczególnie te ciosy na dolne partie. Mirela nam tutaj serwuje naprawdę wielką siłę wkładając w nie. I również ten prawy sierpowy z pełnym skrętem, który trafia rywalkę. Końcówka pojedynku 14-9 prowadzi Mirela Balcerzak. No już takie naprawdę bardzo szerokie zamachowe ciosy tej zawodniczki. Niestety trafiają wewnętrzną częścią rękawicy. prowadzenie Mireli Balcerzak. 16-10 już i myślę, że tutaj można powiedzieć, że wynik już jest przesądzony. Chociaż jeszcze Martyna Bagińska bardzo stara się zmniejszyć tą swoją porażkę. 16-10 zwycięstwo Mireli Balcerzak. Zawodnicy
kategorii wagowej do 50 kg. Grażyna Grygiel, Ewelina Laskowska.